Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 10 października 2020 rok. Pogoda dzisiaj taka, no bez słońca w ogóle. Zobaczymy do tych odkładzików naszych, jak one tu zakarmiły się. Czy mają dosyć, czy jeszcze troszkę. Tu coś se złożyły, troszkę widzę. Tą ramkę trzeba je wyjąć. O, zobaczymy, co tu się dzieje. Dzisiaj pochmurnie jest. A tu jest pokarmu. Dobrze. Taki szybki wgląd zrobimy. Niby nie jest zimno, nie jest ciepło, tylko nie ma słoneczka. Nie ma słoneczka dzisiaj. O, tu jest gniazdko czerwiu małe. No ale to nie przeszkadza. Tu też gniazdko czerwiu, no, z jednej i z drugiej to samo jest. O, tu chodzi mateczka, tu jest zakarmiona. Widać mateczkę. Widać na pewno. Calutka, zalana, poszyta. Także takie gniazdko czerwio w niczym nie przeszkadza. Dobrze. Elegancko. Tą rabeczkę to zabierzemy. O. Tu sobie idzie. Tylko się pszczoły niepotrzebnie rozchodzą. Dobrze. Elegancko. Dobra, beczkę wyniosę. Dobrze, już przestawiamy do następnej rodzinki. O, tu przykryję jeszcze. Tu dostały wczoraj jeszcze pokarmu. Chociaż w tym dostały. W tym nie wiem, czy dostały. Już też dostały chyba. Mateczki nie ma. Dobrze. Zobaczymy, co w tym jest. No też pokarm, cała ramka, tu troszkę może, ale to wystarczyło, zobaczymy w następnych, co jest. Zajrzymy, trzeba sprawdzać, kontrolować. O, tu mateczka chodzi, widać chyba. O, z tej strony jest to samo, ale nie będę, żebyśmy nie zgubili tej matki. O. Niech sobie tu będą. To co mamy? To jest zalane ładnie.
Pojedyncze jeszcze komóreczki zostały, już nie będziemy tu dawać. Muszą mieć miejsce też troszeczkę, ale są zakarmione naprawdę dobrze. Tu calutka ramka jest zalana. Każdą chwilę, jak jest troszkę cieplej, no dzisiaj też nie jest źle. Dochodzą jeszcze coś tam donoszą sobie. O, docisnę, to już. O, fajnie. Elegancko. No i dobrze dać. Słoiczki już będziemy zdejmować. To może zrobię tak, już jest dosyć na pewno. No tu widzimy coś tutaj, czy może troszkę tak. O. A tu nie pobrały wszystkiego. Zobaczymy, co tu jest. No. O, tu się rozwiąza. Troszkę dymku damy. Się uspokoją. Zdają pokarm. To i wtedy są bardziej pobudliwe, bo pilnują też tego, żeby im ktoś nie zabrał. No, jak ładnie jest rameczka poszyta, a z kraju zawsze jest troszkę mniej. Musimy bardzo ostrożnie się zachowywać w tej chwili, bo to jest jesień, późna jesień. Pszczelarska. Oczywiście. Nie kalendarzowa, ale pszczelarska, późna jesień. I teraz każda strata matki była bardzo niedobra. O, tu mateczka jest i troszkę tu gniazdko. O, jest tu troszkę gniazdko czerwiu. Jest tu czerwiu troszkę. Tu jest widać czerw. Ale to, co one sobie włożą, bo tu widać, wkładają sobie we wszystko to, co wygryzają się pszczoły. To, tu mateczka przeszła teraz. Tu też jest tego czerwiu. To zawsze jest odbicie lustra, jak gdyby. Z tej strony to samo jest. Dobrze, włożymy, żeby nie zgubić mateczki. Tu jeszcze tego syropku troszkę mają. Jak włożą, to im wystarczy. Powinno wystarczyć. W zupełności, a może damy jem przez troszkę, chociaż chyba nie. Zobaczymy tu, co jest. Tu jest całe zakarmione. Cała zakarmiona. Zalana pokarmem. Cała zalana pokarmem. Także ogólnie tu można by było to zostawić. Tak jest. O, ten słoiczek jeszcze, to resztę sobie pobiorą. Będzie chyba dosyć, chociaż zrobimy na razie tak, że nie jest zupełnie do końca.
zobaczymy następną rodzinkę. Też troszkę jest. Też troszkę nie. Wszystkiego nie pobrały. Dobra. Zapór wyjmiemy. Musimy bardzo ostrożnie. Latem byśmy robili to zdecydowanie szybciej. Teraz musimy robić to bardzo ostrożnie. Jest pszczół na zatworze. Ta rodzinka jest taka przyzwoita nawet. Ale to są pszczoły, które głównie nam chodzi o zapasowe mateczki. O, tu jest zalana cała. I pszczoły wiosną wykorzystamy do starterów, do wychowu mateczek. Także nie są to jakieś rodziny dla nas. O, to jest mateczka. I jest czerwiu troszkę tutaj. Jak widać, tu jest czerwiu troszkę. Z drugiej strony nie będę odwracał, bo jest bliźniaczo. To samo, odbicie lustra jak gdyby. Zobaczymy tu na tej rameczce. Jest zalana cała. Cała zalana jest. Tu jest troszeczkę parę komórek. Pyłku jeszcze, pierzgi. A tu też coś jest, pierzga. Pierzga tu jest widać. A czy czerw tu mamy? Tu może coś być. Tu może coś być, takie gniazdeczko, chociaż chyba nie. Ale pierzgi troszkę tu jest. Włożymy. Także na jednej ramce, jak tam coś jest, to nie ma wielkiego znaczenia. No, to jest fajnie. To jest fajnie, chociaż jeden słoiczek może jeszcze tu damy. I to będzie wszystko. Aha, tu nie wyjadły wszystkiego. To wezmą, to pewnie powinno wystarczyć. Takie rodzinki muszą być zakarmione tak naprawdę na bogato. Z tego tytułu, że tu jest mniej pszczół. Mniej pszczół ogrzewa tą rodzinkę. A, troszkę tu pokarmu jest. Także jeszcze zrobimy może sobie tak. Się zastanowimy jeszcze co tu zrobić. Ale raczej może słoiczek jeszcze damy. Wszystko będzie zależało od pogody. Będzie pogoda sprzyjająca, żeby im dać, to damy. A jak nie będzie sprzyjająca, o, troszkę cofnę ten nasz statyw. Tu też jest syrop jeszcze. Też już nie pobierają. Jedno, że temperatura już nie jest sprzyjająca. Chociaż by pobierały, jakby miały potrzeby, tak. Jeżeli w ulikach jest
pokarmu, dostatek, to już nie interesują się tak bardzo, pobierają. Muszą mieć gdzie składać. No, tu jest ładnie zakarmiona, to jest ramka zalana. Zobaczymy następną. O, tu jest czerwiu troszkę. Jest mateczka. Chociaż jest ograniczona już bardzo. Ale z drugiej strony nie będę odwracał, żebyśmy je nie zgubiły, bo to jak w poprzednich patrzyliśmy, to jest odbicie lustrzane, jak gdyby z drugiej strony to samo jest. A tu co mamy? Tu jest też, a też troszkę czerwiu jest. O, tu musimy dać, a nie ma siły. Tu jest też troszkę czerwiu, ale jest jeszcze nie do końca, tu jest więcej nawet troszkę. Nie jest poszywane, ale musimy to na razie tak zostawić. Idź. O. Ta rameczka powinna iść. Tą weźmiemy, niech one sobie to jakoś ułożą, a tą weźmiemy do środka. Taka opcja będzie lepsza. Tam się wygryzie czerw, a tu jest ciemna. Tylko czy teraz takie przewracanie? No, ale może być. Albo nie. Bo tu jest czerw, żebyśmy tego czerwy nie przeziębili. Nie, niech tak zostanie jak było. Bo to temperatury mają się teraz obniżyć znacznie. Tak żebyśmy jakiegoś błędu nie popełnili. O, elegancko. Dobra. Słoiczek. Tu jeszcze dam troszkę. Zobaczymy jeszcze. Też tu nie pobrały. Zobaczymy co jest. Już teraz gorzej pobierają. A co tu jest? Aha, tu ramkę zostawiliśmy. Do obsuszenia, one tu kładą. Dobra, wyjmiemy to na razie. Osaić. Miały przenieść, a one nie przeniosły. No, tu jest fajnie. No, elegancko nawet bym powiedział. Tu jest troszkę czerwi jeszcze. Mateczka chodzi. No, dobra. I zobaczymy, co na drugiej stronie. To nie będę wracał na następnej ramce. Na następnej rameczce. No, tu jest salutka ramka. Cała. Tu jest na dole pierzgi troszkę. Cała ramka. No i dobrze. No i fajnie. Tylko z tą ramką teraz co zrobić, ale my tą ramkę
Nie no, on nie przeniosą. Nie ma mowy. Nie będziemy zostawiać. Zabierzemy. Zabierzemy, gdzie jest tu powałka. Bardziej się skupią na pracy tutaj. Tu jeszcze mają troszkę syropu, a niech to sobie włożą. I tu damy jeszcze troszkę, czy nie damy? A jest jeden. Jeszcze damy. No dobra, i to by było tyle. Przejrzeliśmy. Praktycznie jest dobrze. Po słoiczku jeszcze możemy dołożyć ewentualnie, albo to może jak wezmą, to pewnie im też wystarczy. Także już jest prawie, że dobrze. Można by było nawet tak zostawić na zimę. Dobrze, dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego.